Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny po długiej, długiej przerwie odcinek Rolnictwa w Pigułce. Przepraszam Was bardzo, ale jakoś, szczerze mówiąc tak, po pierwsze nie było czasu ze względu na koronawirusa i to, co się działo w firmie, a po drugie jakoś nie było chęci. Na początku susza, człowiek był lekko przygnębiony, jakoś nie miał ochoty nagrywać, dużo obowiązków, no i się po prostu nie chciało. No ale wracam. Mam nadzieję, że w tym sezonie żniwnym, który właśnie dzisiaj zaczynamy u Krzysia, dzisiaj mamy 5 lipca, nagram kilka, bądź kilkanaście nawet vlogów. Dzisiaj mój pierwszy wyjazd w pole, 5 lipca, jeszcze raz powtórzę. Muszę mówić te daty, bo potem sobie oglądam filmiki, sam swoje filmiki i sobie porównuję, jak to było rok temu, jak to wyglądało, jaka to była data, kiedy coś robiliśmy. Zbieramy u Krzysia jęczmień ozimy hybrydowy. Mamy już skoszonych hektarów 3, czyli jeszcze około 2 hektarów nam zostało. No i co? Może Wam opowiem pokrótce, jaka sytuacja u nas na polach. Na początku, jak wszędzie chyba, susza jak cholera. Marzec, kwiecień do połowy maja bodajże, nie. Do początku maja bez deszczu, ponad 2,5 miesiąca. Wszystko usychało na pniu. Widok był tragiczny, kukurydzę sieliśmy w popiół. Na szczęście w maju przyszło już kilkadziesiąt litrów, około 40. Natomiast czerwiec przekroczył normy i u nas jest naprawdę dość mokro. Nawet na tym poprzednim polu kombaj też siadał. Spadło około 200, no u mnie dokładnie 180, ale stronami nawet i ponad 200 litrów. Także ten deszcz był dość duży. U mnie w gospodarstwie najbardziej na tym ucierpiała facelia. Bo czy rzepak, czy zboża, czy szczególnie kukurydza, no to teraz warunki dla niej, bym powiedział, idealne. Natomiast facelia podczas okresu kwitnięcia cały czas miała wodę. Nie dość, że się położyła, to po drugie, gdy jest woda i gdzie pada deszcz, są burze, nie chodzą żadne owady zapylające. Dodatkowo tak mocno padało, że roślina fitosanitarna, jaką jest facelia, w której nigdy nie było problemów z chorobami grzybowymi, jakimikolwiek, wchodzą jakieś zgorzele od korzenia, cholera wie co jest. Rośliny usychają, nie ma nasion. Niektórzy już pocięli facelię tydzień temu na pokosy, bo myśleli, że ona już dojrzewa, a ona nie dojrzewała. Ona po prostu była zaatakowana przez, mówiąc potocznie, grzyba. Według mnie jakieś fuzaryjne, coś korzeniowe, choroby. No nie wiem, by było trzeba to zbadać tak naprawdę, bo w tej faceli tych chorób do tej pory nie było. I facelia jest fatalna. Według mnie, już kilka lat tą facelię uprawiam i według mnie, jeżeli plony będą czasami 50 kg, a jak ktoś osiągnie 300, to będzie maksimum, naprawdę maksimum i powinien być bardzo, ale to bardzo zadowolony. Ja u siebie szacuję, na razie to szacunki. W przyszłym tygodniu będziemy ciąć na pokos, za tydzień będziemy mucić, to będę widział więcej. Aczkolwiek myślę, że 100-200 kg. Także nie ma co się napalać. Dużo osób w tym roku się napaliło na tą facelię, nigdy nie sieli i zasieli po 10, 15, 20, 30, 50 hektarów. Ale to nie jest takie piękne. Jakby było takie piękne i co roku tak wychodziło, no to każdy by mógł to siać, ale to tak, tak właśnie nie jest. No i co ono? Mamy lipiec. Kukurydze są naprawdę piękne. Potencjał w nich jest. Żałuję, że takich 3 hektarów faceli, którą już miałem przesiewać, już był Damian zamówiony, żeby to przesiał. Nie przesiałem. Tak naprawdę 3-5 hektarów tam miałem przesiać. Mógłbym chociaż miał z tych 5 hektarów jakiś tam pieniądz, no ale tego nie zrobiłem. Dzisiaj kosimy tutaj jęczmień. Jutro natomiast kosimy już trawę nasienną. Nie u mnie, a u kolegi z pokosu na podbieraczach łanu. Zobaczymy, jak to będzie szło i czy to w ogóle będzie szło. I u mnie też mam trawy pokoszone w tym roku na pokosy. No i przyszły tydzień, myślę koło środy, jeżeli pogoda pozwoli, też będziemy działać, będziemy mucić. Na pewno coś nagramy, pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Z nowości to, co będzie na ten sezon, to co się u mnie zmieniło, polepszyło. Zostałem dystrybutorem nasion Wronkowski. Długo nam jakoś tam schodziło, ale ostatnio się spotkaliśmy, dogadaliśmy. Po tym, jak widziałem, jak ten producent, chociaż był u Krzysia, wygląda imponująco, i po tym, jak zobaczyłem,
może bardziej uwierzyłem, bo po tym jak przedstawiciel z nasion Ron Polski pokazał mi, jak ta cała linia technologiczna wygląda u nich, że oprócz tego, że są, wiadomo, petkusy, przy petkusach są triery, jest stół optyczny, jest również stół grawitacyjny, co powoduje, że tylko te nasiona są bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o wielkość, długość, grubość i ta kalibracja jest robiona na najwyższym poziomie. To mnie skłoniło do tego, żeby podjąć z nimi współpracę. W tamtym roku sprzedawałem materiał siewny wielu firm, w tym roku też pewnie będę miał coś obok tego. No ale niestety w niektórych pszenicach na przykład trafiały się księżyca. No i ja jako firma handlowa chciałbym postawić na jakość. Nie wiem jeszcze nawet jak to będzie wychodziło cenowo. Myślę, że nie jest to najważniejsze. Czasami warto parę złotych dorzucić, a mieć ten materiał wysokiej jakości, mieć materiał czysty, mieć materiał, co ważne, dobrze zaprawiony i wyrównany. I to jest taka ważna rzecz. No ale o tym to będziemy jeszcze gadać, bo do siewów wzgórz zimnych jeszcze trochę czasu jest. Na razie musimy zebrać to, co mamy na naszych polach. Jęczmień mógłby jeszcze trochę postać, bo słoma miejscami jest surowa, że tak powiem, bo jeszcze jest sporo zielonego. No ale pogoda jest jaka jest, Krzysiek nie chce czekać, ja też mu tam doradzałem, żeby specjalnie nie czekać, bo jęczmień ogólnie, jeżeli chodzi o ziarno, technologicznie jest dojrzałe, a kolejne opady mogą spowodować to, że i nam się położy, i część kołosów nam obtrąci, i mogą jakieś porostania. Także lepiej kosić, pogoda dzisiaj nie jest zła, wilgotność jest około, no według mojego wilgotnościomierza około 14, według wilgotnościomierza Krzysia jest poniżej bodajże 10%, on na pewno u siebie na blogu będzie o tym mówił. No ale myślę, że w normach wilgotnościowych się zmieści. Kombaj po przeglądzie, miałem coś nagrać, ale oczywiście nie nagrałem. Dużo rzeczy do wymiany, no, nie było, ale boję się, że się okaże, że coś nam jeszcze wyjdzie. Mam kupiony chociażby łańcuch podajnika kłosowego, który według serwisu jeszcze wytrzyma, ale w tamtym roku już mi się raz rozpiął i kupiłem, już leży w garażu. Tak to jakieś tam kilka małych łożysk, jakiś pasek. Nic większego się nie stało na szczęście. A kombaj zrobił naprawdę sporo hektarów, bo około 800 razem z kukurydzą w tamtym roku. Miejmy nadzieję, że ten sezon też będzie, no nie powiem, że bezawaryjny, bo to zawsze coś się stanie. Byle to nie były jakieś duże rzeczy, duże awarie, które będą powodowały przestój kilkudniowy, żeby to był maksymalnie dzień i żeby można było dalej ruszać w pole. Odbiera, jak widzicie, pewnie teraz mój zestaw, czyli Volvo, razem z naczepą Mega. Najpierw przyprowadziłem do Krzysia, bo dzisiaj mam niedzielę, nie ma mojego kierowcy. W żniwa pewnie będzie kierowca i nawet w niedzielę, jak nie trzeba kosić, no ale dzisiaj tak to wyszło, że tak powiem, niespodziewanie. Najpierw przyprowadziłem ciężarówkę, Krzysiu mnie odwiózł do domu i przyjechałem kombajnem. No i ciężarówka tutaj na dzisiaj zostanie, bo dzisiaj i tak do punktu, tam gdzie Krzysiek jest umówiony na sprzedaż, nie będziemy tego odwozić, tylko jutro. No i jutro już mój kierowca Łukasz pojedzie zawieźć jęczmień, a dalej pojedzie w trasę z kartonami, które stoją na firance na podwórku do Gdańska bądź do Pruszcza Gdańskiego i potem odbierze nawozy, no też taki temat gorący, czerwiec, duże spadki cen nawozów azotowych. Nie do końca gra fair według mnie, no ja w te tematy nawozowe wchodzę, ja tam jeszcze nie wiem do końca jak, co, gdzie, nie wiem czy tak co roku było, czy w tym roku tak jest. Cena obniżona dość sporo, bo cało samochodowo sprzedawaliśmy saletrę, no 880, 890, 895, no zależy gdzie, jak to było z transportem, jaka ilość i to w którym czasie to było. Ale nie było w ogóle dostępności. Ja miałem obiecane kilkanaście samochodów jako firma, a potem się okazało, że tego towaru de facto nie ma. W lipcu nie jest wcale lepiej, podwyżki były około 20 zł na tonie na zakładach.
No ale towaru nie ma. Jak towaru nie ma, dystrybutorzy podnoszą ceny, wszyscy podnoszą ceny, nikt nie chce handlować. Trochę paranoja, no bo skoro obniżyli tą cenę, żeby rolnik mógł sobie kupić, no to powinni dać takie ilości, żeby zaspokoić teraz ten rynek, a tego nie ma. Ja naprawdę mógłbym jeszcze dużo, dużo więcej sprzedać, ale musiałem poodmawiać, bo towar nie jest mi wydawany tak, jakbym chciał. Wjazdy też są utrudnione. Ja mam bardzo blisko do Anwilu, gdzie bym mógł spokojnie dwa kursy, czasami trzy zrobić, a dostajecie od Anwilu jeden wjazd, znaczy od Anwilu, od dystrybutora. Dostajecie jeden wjazd dziennie, no i trzeba jakąś inną pracę dla ciężarówki szykować, no bo wtedy no, nie ma sensu, żeby ciężarówka chodziła jeden kurs, kierowca ma swoją dniówkę, wiadomo, musi zarobić, a to jeden kurs saletry, no to nie ma w ogóle najmniejszego sensu w czymś takim. Mam nadzieję, że to trochę później się ustabilizuje i będzie troszkę lepiej. Ale zobaczymy. Dobra. To by chyba było na tyle. Kończymy. Ja mam prawie zbiornik. To widzimy się, myślę, że kolejny raz w kombajnie. Tym razem na trawie nasiennej, która też, powiem wam, że 4 hektary ta trzecioroczna strasznie dostała po dupie i pędy nasienne były pojedyncze, plon 100-200 kg, może 300. Natomiast ta pierwszoroczna jest super i myślę, że tam potencjał jest naprawdę, naprawdę wysoki. Ale wszystko się okaże w praniu. Dobra, to by było na tyle. To fajnie było znowu móc do was pogadać. No i widzimy się następnym razem. To trzymajcie się, cześć.